Szanowni Państwo, przed Państwem Cezary Pazura! W ogóle Was nie widzę prawie, bo te światła dają po tych... Ale jakbyśmy zgasili światło, mogłoby być niebezpiecznie, podobam się chłopakom. I... Cicho, głupi jestem o tej godzinie. Nie, nie, nie mam nic do chłopaków, ale wolę dziewczyny. Cicho, nie, cicho, bo ja jechałem do Was i mówię tak, proszę Państwa, w ubiegłym roku minęło 25 lat, jak jestem aktorem. Popatrzcie, 25 lat! Stara duma. No, a nie wyglądasz. Nie, ma... nie, nie, chodzi o to, patrzcie, a sława ma 700 lat. 700 lat, ja patrzę na was, Boże, w ogóle nie wyglądacie. Z okazji rocznicy tej, z okazji 700-lecia, czy przygotował pan w swoim występie coś specjalnego? No, mam oczywiście o sławie parę rzeczy, tak no nie mogę teraz powiedzieć, żeby przed występem nie zdradzać jakiś puent, ale no to zazwyczaj staram się w momencie, kiedy jest tak ważna rocznica dla miejscowości, żeby to jakoś się w to wkomponować ładnie. Ładnie, troszkę z przekąsem, ale sympatycznie. A przecież jest gatunek na matce Ziemi, z którym my, ludzie, nie możemy dogadać się od tysięcy lat. I to jesteście wy, kobiety. Moment! Przepraszam bardzo! Nie, dziewczyny, przepraszam bardzo. Wy na drabinie Darwina jesteście szczebel wyżej od nas mężczyzn. Jeżeli ta drabina w ogóle istnieje, tak? Nie, nie! Tylko wy możecie rodzić dzieci. Dlatego zadaję pytanie, czy to jest sprawiedliwe? Może ktoś inny też by chciał. Poza tym, słuchajcie, ja bardzo dużo czytam na ten temat i ostatnio mówię wam, że czytam, czy nie? O! Pochłaniam. Ja ostatnio wyczytałem, że kobiety, panowie, od nas mężczyzn, mają o wiele większy mózg! Tu się nie ma z czego cieszyć, drogie panie! Rozmiar nie ma znaczenia. Słyszałem to wiele razy. I żebym się nie martwił. Ale nie wolno tak mówić! Czy wy nie rozumiecie, że nie wolno tak mówić? Nie wolno mówić, że rozmiar nie ma znaczenia. Jak się powinno powiedzieć prawidłowo? Prawidłowo powinno się powiedzieć, że co? Że wielkość jest względna. Tak! Bo dla jednego coś, co jest wielkie, dla drugiego może być śmiesznie małe. Wiecie, o czym mówię, nie? O pensji. Ale może być też odwrotnie. Dla jednego coś, co jest takie malutkie, może być bez sensu. Dla drugiego jest takie wielkie, Może tak być? Znaczy, tu nie mam przykładu, nie? Chociaż nie, jeden jest. Jeden mam, Krzyżak. Znaczy, nie Krzyżak, w sensie Krzyżak, Hitler vor Jungingen. Pająk Krzyżak w szatni damskiej. Taki malutki, wyszedł z pajęczyny, bo wiesz, bo mu się kleiło, nie? I wszystkie dziewczyny w szatni damskiej, ubrane i ubrane, byle wyżej, wszystkie od razu. Ale wielki! Ale bydle! Gigant! Kurde, żebym raz w życiu to usłyszał, bo... Ale to jest dowód! To jest właśnie dowód na to, że to kobiety maczały palce w teorii względności. To jest po raz pierwszy w ciągu tych 700 lat jestem w sławie, ale tak przyjechałem tylko przez miasto, zobaczyłem ilu jest gości, fantastycznych młodych ludzi, pełnych energii, to, no to takie mam marzenie na starość, żeby tu wracać częściej. I rozumiem, że jeżeli się tutaj za rok, dwa pojawimy w sławie, spokojnie możemy liczyć na to, że pana spotkamy. Zapraszam serdecznie do sławy. Tak! Przykład pierwszy z brzegu. Jakby nasz kraj wyglądał? Jakby ta cholerna Wanda zechciała Niemca? Ja bym teraz grał w Bundeslidze. Reprezentowałbym Polskę na mistrzostwach Europy. Świat jakby wyglądał? Jakby Lenin miał ładną żonę, a nie żonę. Czemu by się chciało rewolucję październikową robić w listopadzie? Jak leje, pada mżycz, dżycz ze śniegiem, dż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 
A nie rewolucję, no jak?